Hej moi drodzy, witam was serdecznie, z tej strony Shiro. Kochani, chciałbym wam dzisiaj zaprezentować grę o nazwie Honey, I Joined a Cult. Nie wiem, czy kojarzycie takie gry jak Rimworld, ewentualnie Prison Architect i tak dalej. Właśnie to jest gra tego typu. Jest robiona ogólnie przez Team 17, znaczy to jest bodajże wydawca Team 17. No, dosyć taki znany wydawca właśnie z Oxygen Not Include, ewentualnie Wormsy nawet i tak dalej. Więc moi drodzy, chciałbym wam dzisiaj zaprezentować, nie wiem ile będzie z tego odcinków dokładnie. Możliwe, że będzie z tego seria. Sekta kosmicznej ryby, dzień 52. Zobaczymy, co to jest. Czy naprawdę jest aż tak źle? Zastępca dyrektora Szczygieł. Spójrz. Tak. O kurde, chyba im policja wjechała na chatę. Na pochyber z tym. Ogólnie, kochani, będziemy tutaj robić własną sektę. Jakkolwiek to brzmi. No, ale nawet specjalnego biura obserwacyjnego. Ci ludzie mają wyprane mózgi. Praktycznie nie kontaktują. Weźmy na przykład tego śmiecia. Cały umazany jest niebieską farbą do elewacji. To nie jest farba do elewacji. On rozpoczął przeobrażenie w kosmiczną rybę. Ryba. Zajmij się nim. Tak, szefie. Ryba? O, jej, ryba. Szefie, nie mam pewności, że to jest farba. Oczywiście, że nie. Przecież mówię, jest w połowie kosmiczną rybą. Niesamowite. To cud, o cholerka. Nie palę się, to pewnie ten rodzaj farby, co nie chce schodzić. Po prostu go stąd zabierz. Ryba? Mają przerąbane, zamykamy to miejsce. Przecież nic złego nie robię. Choć nie mamy dowodów, że masz w tym jakiś udział. Wszystkich pozostałych zabrać. Na dołek. Najważniejsze, że znów jestem na wolności. Masz się stąd wynieść do wieczora, śmieciu. Muszę tylko znaleźć kolejną bandę, to znaczy tak, oczywiście. Funkcjonariusze wkrótce zabezpieczą teren. Zabierajmy się z tego śmietniska. Jesteś teraz na haczyku. Ale trochę hajs się dorobił. Na pochybel z tym. Nawet jeśli dowody były ukryte pod czapką, a oto i one. Detektyw Pietrzyk. O, nie widzisz mnie, prawda? O, co? Jej. To jak dostać drugą szansę? Czas zmienić swoje życie. Przepraszam. Czas zmienić swoje życie. Czas by... Ech, kogo ja oszukuję? Trzeba wszystko odbudować i nawiązać kontakt z nową, niebiańską istotą. Na początek będę potrzebować poważnej operacji plastycznej, żeby zmienić wygląd. Dobrze, że znam odpowiedniego człowieka. Czyli właśnie, moi drodzy, tak to wygląda. Będziemy robić swój kult od samego początku. Boże, tamte niebieskie ryby to po prostu cudowne. 3 miesiące później. Dobra, dostosowanie sekty. Jak sobie jeszcze kawkę piję z samego rana. Tytuł arcykapłan. Czy my tu możemy... coś innego zrobić. W ogóle, jak nazwiemy naszą sektę? Nazwa sekty... Shirolandia. Niech tak będzie. Niebieska istota... Neko. Oczywiście, że tak.
Dobra, nazwa członka sekty. Teuton i Teutoni, liczby mnogiej. Nekon. I Nekoni. Święty pokój, dom Produ. Kartonowe pudło. Relikwia. Jaką relikwię możemy dać? Włóczka? Niech będzie włóczka. Tytuł możemy dać kosur. O kurwa, nie wiem, to będzie świetne. No, możemy zmieniać obrazki, nie możemy zmieniać obrazków. No, weźmiemy imię Shiro, nazwisko spółki. Dobra, robimy swojego kapłana. No, pewnie nieraz się zastanawiacie, dlaczego ja zawsze biorę białe włosy i tak dalej. Znaczy no, Shiro jak Shiro, to do czegoś zobowiązuje, jakby nie patrzeć. Ale prawda jest taka, że ja kiedyś dosyć sporo uczestniczyłem w konwentach, jeżeli chodzi o anime i tak dalej. I powiem wam szczerze... Ten zaraz chyba jest najlepszy. Ale jeszcze zobaczymy. I powiem wam szczerze, kiedyś miałem... Bo ja ogólnie mam ciemne włosy, jeżeli chodzi o to. Zresztą na Instagramie możecie nawet zobaczyć to. Ogólnie kiedyś zafarbowałem sobie włosy na biało. Znaczy fakt faktem wyszły żółte, ale... Ale były, no. Łysi chyba nie chcemy być. Wygląda krycie głowy, jakieś inne. Śmierniczki. No takie średnie. Kota mi dajcie. Co to jest za maska? My chcemy kota. Nie ma kota. W ogóle kolor się zmieni w jednej chwili. Dobra, niech będzie nawet taka maska. Wracamy uszy. Albo będziemy mieć kaczuchy. Dobra, niech będą kaczuchy. Poda się na razie wyłączyć ten zarost, znaczy zarost, nakrycie głowy. Bo zaraz wyjdzie tak, że będę łysy. Dobra, niech będzie takie. Nakrycie głowy teraz zmieniamy właśnie na tą maskę. Chyba, że uszy. Nie, chcieliśmy kaczuchę, przepraszam. Jakiś strój. Nakrycie głowy. Będziemy mieć fioletowe. Tematycznie do kanału. Strój też fioletowy. O nie, nie chciałem tego zmienić. No jak ładnie. Tylko to same czerwone są. Lidztek. Nie no, musimy to zrobić. Musimy to zrobić. Symbol sekty. Kot. Pies. Szukamy kota. Szukamy kota. Nie mówcie, że nie będzie kota. Nie ma kota. Really? Nie ma kota. Jak mogło być? Kurde, to jest oczywiste, że ludzie czczą koty. Coś w podobie do kota przynajmniej. Nie ma nic w podobie do kota. Dobra. Weźmiemy sobie symbol Illuminati. Nakrycie głowy standardowe. Ale miało być fioletowe tutaj, halo. A nie, to włosy. Tutaj miało być fioletowe. I oczywiście tutaj to samo. Tak będziemy chodzić. Pomieszczenie to jest wygląd relikwii, rozumiem, tak? Jak będzie wyglądać nasza relikwia? Karton? No prawie. Dobra, niech będzie karton. Niech będzie karton, wygrało. A niech będzie na szarym. Dobra. Tomuczek oczywiście włączamy i startujemy z tym wszystkim.
Dobra, witaj świecie. Jestem Shiro Spooky, ale możesz używać mojego tytułu kocur. Witaj w sekcie Shirolandia. Niko mówi do mnie, dlatego wiedziałem, że się zjawisz. Niko mówi mi mnóstwo rzeczy. Mówi jednak tylko mnie. Nikt inny nie jest w stanie tego usłyszeć. Niko mówi też, że z twoją pomocą nekoni daleko zajdą. Takie jest twoje przeznaczenie. Jednak moją domeną są raczej idee, więc prace przygotowawcze będą twoją działką. Nie możesz prowadzić sekty nie widząc jej. Ustaw kamerę używając klawiszy WSD. Dobra. Tam w trawie chyba minęła mi pszczoła. Zrób zbliżenie, żebym mógł się przyjrzeć. Gdzie ty w trawie widziałeś pszczołę? A, nieważne. Nie, to tylko kwiatek przypominający pszczołę. Oddal kamerę na wypadek, gdy w pobliżu faktycznie były pszczoły. Nie ma pszczół. W porządku, nie widać żadnych pszczół. Nikoni są sercem naszej organizacji. Wykonują wszystkie codzienne obowiązki i dbają, żeby wszystko działało w miarę sprawnie. Gdy Nikoni nie realizują powierzonych misji, całe życie spędzają w tym pięknym ośrodku. Naprawdę mają szczęście. Zdarzają się czasem jakieś aresztowania. Wtedy na jakiś czas znikają z ośrodka, ale już od tygodnia nic takiego nie miało miejsca. Co najważniejsze, Nekoni uzyskują pieniądze od odwiedzających nas wyznawców. Te pieniądze są nam potrzebne na realizację wielkiego planu, nad którym czuwa Niko. Ośrodek udało mi się kupić za pieniądze z poprzedniego przedsięwzięcia, nad którym pieczę też sprawuje Niko. Nie mogę wdawać się w szczegóły. Stworzymy tutaj najnowocześniejszą placówkę, której członkowie sekty Nekoni będą zaspokajać wszystkie swoje potrzeby, a my będziemy pozyskiwać pieniądze od naszych wyznawców. Sporo gadasz, ale pora zająć się pracą. Zaczynamy. Można wprawdzie źle traktować członków sekty Nekoni, ale tak czy inaczej musisz zaspokoić ich podstawowe potrzeby. Zaniedbanie członków sekty Nekoni może wywołać u nich załamanie nastroju albo ich odejście. Oglądając to można się nieźle bawić, ale nie wpływa to dobrze na interesy. Zobaczmy, jakie są sobie Nekoni. Wybierz najatrakcyjniejszego członka sekty. W sensie kobiety. W ogóle są cztery kobiety. Jest Livia Skrzypczak, przepraszam, Kaja Kasprzak, Milena Matusiak, Andzia Liść. No to by liście zabrakło. Wyświetl statystyki. No są tu. Naprawdę? Ja wyrobiłem kogoś innego. Osek nastroju wskazuje ogólny nastrój, w jakim są Nikoni. Wszystkie czynniki, które wpływają na to, w jakim nastroju jest Nikon, wyszczególniono w sekcji nastroje. Boże, nie umiem gadać dzisiaj. Zdaje się, że członkowie sekty są tu szczęśliwi. Musimy zbudować trochę pomieszczeń, żeby tak zostało. Wszystko musi mieć solidne fundamenty, nawet budynki. Zajmijmy się ich zbudowaniem. Wybierz fundamenty i przeciągnij zaznaczony ich obszar. Zaznaczając ich obszar. Boże, co się ze mną dzieje? Fundamenty betonowe. Dobra, zbudujmy drzwi jeszcze. Teraz podzielmy ten obszar, aby zrobić miejsce na różne pomieszczenia. Będą raczej ciasne, ale na razie wystarczą. Później je rozbudujemy. I co ja teraz mam wziąć? Ściany? A gdzie się ściany robi? Tu jest ściana. No dobra. Że na razie im takie wystarczą. Teraz musimy zrobić drzwi. Dobra robota. Niko mówi, że spełniasz oczekiwania. Wydzielmy teraz pomieszczenia. Gdy Niko odczuwa zmęczenie, nie jest w stanie dobrze wykonywać swoich obowiązków. Wygaduje strasznie bzdury. Musi się przespać w łóżku, aby uzupełnić energię. Tu wyznaczamy miejsce na sypialnię, aby było gdzie się przespać. Gdy już wszystko będzie gotowe, opuść tryb przypisywania pomieszczeń, klikając prawym przyciskiem myszy. Sypialnia. Dobra, jest. Dobra robota. Menu pomieszczenia otwiera się automatycznie, gdy przydzielasz nowe pomieszczenia. Pokazuje ono, jakie przedmioty są wymagane w danym pomieszczeniu, w tym potrzebne jest łóżko i przestrzeń do przechowywania. Nikon potrzebuje łóżka i jakiegoś mebla do przechowywania rzeczy. Ja oczywiście też. Wyróżniony przycisk pozwala wyświetlić odpowiednie przedmioty w menu budowania. Umeblujmy teraz tą sypialnię. Potrzebujemy łóżka, tak? Przestrzeń do przechowywania i łóżko. Nie wiem, czy może być na środku, czy nie może być. A, 5 łóżek. A jak przekręcić?
Erkan. Jakim cudem jeszcze mam tutaj jakieś rzeczy do przechowywania ustawić? Pierdzielę. To jeszcze nie są duchy. Zbuduj drzwi. Drzwi i inne przedmioty można obracać za pomocą klawisza R. Dzięki, że mi dopiero teraz powiedziałeś. Dobra robota. Nikoni będą spać w łóżkach w czasie, który w ich planie dnia przeznaczony jest na sen. Nikoni muszą mieć dostęp do toalety i prysznica. Wyznacz tu miejsce na łazienkę. No dobra. Łazienka. Da się to przestawić. Potrzebujemy jeszcze drzwi. Idzie ci to jak spłatka. Umieliśmy przedmioty w pomieszczeniu łazienka. W menu przedmiotów i pomieszczeń dostępne są funkcje wyszukiwania, które ułatwią ci znalezienie tego, czego szukasz. Użyjmy filtra, aby sprawdzić, jakie przedmioty związane są z pomieszczeniem dla łazienki. Łazienka tu jest. Spójrz na tę wspaniałą armaturę, łazienkową i biały montaż. Zbudujmy łazienkę. Tak, potrzebujemy dwie toalety. Toaleta wiadro. Jedno i drugie. Prysznicę razy dwa. I umywalkę razy dwa. Nawet mnie nie udałoby się zrobić tego lepiej. Nikoni będą uzupełniać wskaźniki pęcherza i higiena w pomieszczeniu łazienka. Teraz kuchnia pewnie, co? Stołówka. W skrajnych przypadkach nikoni mogą umrzeć z głodu. Wiem, co mówię. Zbuduj to pomieszczenie. Stołówka. Stołóweczka, pyk. Ja już to robię bez żadnych ingerencji. Stołówka tu jest. Automat sprzedający potrzebujemy raz. Teraz się mylę, klikam E. Dystrybutor z wodą. Stół bufetowy do stołówki. Pytanie, czy ktoś tu musi wydawać, czy nie? Jeszcze nie wiem. Oż ty w dupkę węża. Czemu ja tego przesunąć nie mogę? Ej. Przenieść przedmiot, o, jest. Nie, no chyba nie musi być. Dobra. Bardzo dobrze. Nikoni nie będą spożywać posiłki w pomieszczeniu stołówka w czasie wolnym od pracy i gdy uczucie głodu bywało u nich ze wskaźnika głód. Zdaniem niektórych naukowców automat sprzedający nie jest najlepszym sposobem dostarczania potrzebnych posiłków. Takie rozwiązania bywają też kosztowne. Kuchnia zapewnia żywność wyższej jakości w niższej cenie. Może to być na przykład kleik. Warto ją w przyszłości zbudować. Zbudowane przez siebie pomieszczenia są paskudne. Umieszczenie przedmiotów dekoracyjnych zwiększy poziom prestiżu pomieszczenia, co z kolei wpłynie na nastrój, w jakim są nekoni. Zwróć uwagę, że przepełnienie przedmiotami skutkuje spadkiem poziomu prestiżu. Myj oko na pasek prestiżu pomieszczenia podczas urządzenia i zwiększaj powierzchnię ciasnych pomieszczeń w razie potrzeby. Rozmieść teraz kilka przedmiotów dekoracyjnych. Ozdoby. No to może być lampa. Ale to chyba mogę wszędzie, prawda? Macie lustro. Podoba mi się ten wystrój. Umieszczając przedmioty dekoracyjne zwiększasz prestiż pomieszczenia, a to z kolei poprawia ludziom nastrój. Wskaźnik prestiżu pomieszczenia możesz sprawdzić klikając je. Dlaczego nikt się nie modli? Niko wpadnie w furię. Chcę wygłosić kazanie. Zbudzi mi święty pokój w tej chwili. Proszę. Dobra. Okej, teraz tak. Drzwi. Wyznaczamy miejsce święty pokój. To nowe pudło. Dobra. Potrzebujemy jednego podium. Jeden bożek. Brązowy. A nie, to jest inne. Nie wiem, tu postawimy. I na przykład jeszcze jedno podium. Kurde. Ma być tak, ale musimy przesunąć ten przedmiot.
ten sposób. A co tu się dzieje? Nie podoba mi się to. O, w ten sposób. I umieść przedmioty dekoracyjne. Ozdoby. Niech coś tu będzie na przykład, no nie wiem. Kwiatki? No jeden wystarczy. Wygłaszanie kazań w świętym pokoju wytwarza wiarę. Każdy członek sekty Nikon zużywa wiarę. Jeśli wskaźnik spadnie zbyt nisko, wszystkim pogorszy się nastrój. Wygłośmy nasze pierwsze kazanie, zanim wszyscy tracą wiarę, że Nikon nad nami czuwa. Kazania będą odbywać się automatycznie każdego dnia, pod warunkiem, że święty pokój będzie w pełni sprawny i dostępny, a ty będziesz mieć odpowiednio dużo wpływu. Zdaje się, że zaraz rozpocznie się kazanie. Zobaczmy, jak przebiega kazanie. Tego łodupce. Siemanko! Ale kazanie. A ja widzę, że jest taka dosyć odludna. Łuczka to prawdziwy cud. Niech się świeci Niko. Święci Niko. Dobra. Ukończono kazanie. Karto, nowe pudło, jakoś kazania, 2 gwiazdki z 5. Potencjał Niko. 6. Niko nie biorący udział 4. Wiara plus 167. Liczba szczęścia sekty Nikon 4 na 8. Ogólne szczęście sekty Nikon czują się wspaniale. Ale to jest dobrze. Dobra, dalej. Wszyscy byli zachwyceni. Kazania odnoszą lepszy skutek, jeśli przed rozpoczęciem jestem w dobrym nastroju. Kocur wkłada w nie mnóstwo energii, więc trzeba odpowiednio rozplanować terminy. Godzinę kazania można zmienić w menu kazania na pasku bocznym Święty Pokój. Czemu ty sobie tutaj... Chuj wie co robisz. Tu można też rozpocząć kazanie ręczne, jeśli z jakiegoś powodu nie uda się rozpocząć zaplanowanego kazania. Wybierz kartę nowe pudło i wybierz kartę kazanie. Gdzie to jest karta kazanie? Tu jest. Weznawcy to dojne krowy, które dają pieniądze. Z radością zapłacą za wszystkie przeróżne dziwne zabiegi w naszych pokojach terapeutycznych. Zbudujmy pokój terapeutyczny, który zacznie przynosić dochody. Na początek niech to będzie studio medycyjne. No dobra. As you wish. As you wish. Studio medytacyjne, pyk. Przedmioty, platforma do medytacji. Gdzie jest ta platforma? Tutaj. Co to jest za dziwny wskaźnik? Chyba 5 sztuk, tak? Okej. I muzyczka, pyk. Jeszcze przedmioty dekoracyjne potrzeba, ozdoby. Od kwiatki. 1. Ludzie uwielbiają medytować. Ja też czasem twierdzę, że medytuję, ale tak naprawdę ucinam sobie drzemkę. Dzięki pokojom terapeutycznym zbijemy fortunę. Nykoni będą je obsługiwać w ramach codziennej pracy. Wyznawcy będą spędzać czas na modlitwach w świętym pokoju i przychodzić na zabiegi do pokojów terapeutycznych. Poszczególne pokoje terapeutyczne wytwarzają różne ilości zasobów, takich jak pieniądze, wiara i wpływ. Wyznawcy opuszczą ośrodek, jeśli nie będzie w nim dostępnych pokojów terapeutycznych lub jeśli te dostępne ich znudzą. Zbuduj jak najwięcej różnych pokojów terapeutycznych, aby pieniądze płynęły szeroką strugą. Pamiętaj, Niko patrzy. Aby zarabiać na ludziach pieniądze, musimy ich najpierw przekonać, aby zostali naszymi wyznawcami. Zbudujmy lobby. Zainteresowane osoby będą tam mogły porozmawiać z recepcjonistą. To tu będzie dobre miejsce. Wszystko nam za rączkę prowadzą jak na razie.
zrobić drzwi. Takie małe? W sensie... podwójne? A, w ten sposób. Lobby, dobra. Nie budujemy jedno biurko do lobby. Niech będzie tak. I filtr, ozdoby. Niech będzie inny kwiat. Gdzieś tu nawet, o. Dobrze, znalezienie odpowiedniego recepcjonisty jest bardzo ważne, dlatego wybierz kogoś, kto potrafi skleić samodzielnie parę zdań. Na pewno nie mnie. Jeśli recepcjonista dobrze się spisze, dana osoba dołączy do naszych wyznawców i zacznie regularnie korzystać z pokojów terapeutycznych. Wiesz, co ludzie lubią, naprawdę lubią? Płytki podłogowe. Ależ ciebie gapa. Ludzie stąpają po ścieżkach wyłożonych płytkami, jeśli droga nie jest nużąco długa. W przeciwnym razie chodzą po trawie, a wtedy mogą natknąć na pszczołę. Tego byśmy nie chcieli. Zbudujmy ścieżkę, którą ludzie będą mogli dojść do lobby. Podłoga. Chodniczek. Pyk. Wczoraj poznałem w barze kogoś, kto obiecał, że tu do nas zajrzy. Zaraz tu będzie. O nie. Nie tak zapamiętałem tę osobę. Ciekawe, czy jej zainteresowanie nie osłabło. Przekonajmy się. Ej, ale my chyba jeszcze nie mamy... nikogo tutaj. Brak przepisania. No ja wiem, że brak. Cechy. Ten dziwny, drobny przestępca. Mniejsza o połowę negatywne efekty po opuszczeniu sekty. Dziwactwa, czuły słuch. Woli nie posyłać do gości mniejszej niż 20 pól od jakiejkolwiek kantyny. Dyskretność. Woli, aby poziom ryzyka wynosił 500 lub mniej. Jakoś bardzo słaba. Ograniczony potencjał. Lipa. Andzia. Cechy. Jakość średnia. Majster do wszystkiego. Boi się ciemności i prywatny prysznic. Szkoda, że tu nie ma czegoś takiego, że możemy sobie tymi ludźmi jakoś zmieniać. Planowanie, sprzedaż, imprezacja, towarzystwo. Oratorstwo? Oratorstwo. Towarzyskość. Szkolenia, ale czy jest tutaj coś takiego jak... jak zwiększenie... o, większa szansa werbunku. Jeden tylko. To było to, tak? Blef. Czemu się nie da... nie da się zmieniać tych ludzi? Kurde. Blef zero. Livia i Kaja. Tylko Andzia w sumie jest taka w miarę. Dobra. Żywność, cytaty. Nie poszło mi zawodowy piwosz. Zawodowy piwosz. Dobra, ale recepcja. Czyli gdzieś ja tutaj mogę to ogarnąć? Biurko do lobby. Jak ja mogę tutaj kogoś przypisać? No dobra. Jak to idzie? No tu chyba nie mam nic do przypisania. O nie, dobra, przyszła Kaja Kasprzak, która jest... kurwa na zero, naprawdę? Naprawdę? Gdzie są inne osoby? Andzia, ty miałaś być. Gdzie ja cię mogę przypisać, cholera? Nie ma opcji, żeby tutaj coś się stało. No dobra. Tak, nie rozumiem jeszcze tego, no ale dobra. Jak tam nam pójdzie? Może przyspieszać nawet. Nic głupszego nie dało się zrobić. Co, już dołączyła do nas? Mata do medytacji. Nasz pierwszy wyznawca. Moim zdaniem to nasza rozmowa w barze przekonała tę osobę.
i ona teraz medytuje i zostawia kasę. Tu w ogóle mamy pieniądze. Mam 6 dolców. Prawie 7. Czuję się trochę nieswojo, że wydaliśmy tyle pieniędzy na druksowe toalety. W dowód wdzięczności niech nikt nie zrobił na naszym wyznawcy 50 dolarów. Możesz przyspieszyć lub wstrzymywać upływ czasu za pomocą elementu sterowania w prawym dolnym narożniku. To dobry moment, by je wypróbować. Dobra, moi drodzy, ale to by było na tyle. Pamiętajcie o subskrypcjach, komentarzach i ocenie filmu. Widzimy się w następnym odcinku z Honey, I Join a Cult. Trzymajcie się. Hej, hej!